jest ogromną, szczególnie po ceremonii otwarcia, dlatego że jak przyjechaliśmy do wioski, zobaczyliśmy, jak to jest wszystko zorganizowane, pojechaliśmy na ceremonię otwarcia, to ten turniej dla nas wszystkich nabrał potrójnej tak naprawdę rangi, bo czuliśmy się jak na Igrzyskach Olimpijskich. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni taki turniej w moim życiu, ale może się okazać, że będzie, dlatego chcieliśmy też z tego turnieju wyciągnąć jak najwięcej. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że wrócimy do Polski z medalem, bo troszkę było szkoda, gdybyśmy byli w tej czwórce, chociaż to jest duży sukces, ale wrócili bez niczego, więc cieszę się bardzo, bardzo z tego medalu. Myślę, że to jest ogromna wartość dla tych dziewczyn. Właśnie przed chwilą, przed wywiadem z tobą rozmawialiśmy z Alicją Grabką. I Alicja powiedziała, kurczę, Bartek, to jest mój pierwszy seniorski medal, więc ja jej powiedziałem, że może teraz worek z medalami się otworzy. I o to chodzi, bo myślę, że dla tych dziewczyn taki sukces też będzie ogromnym krokiem naprzód. Przede wszystkim zebranego doświadczenia pokazały, że są w stanie rywalizować z wieloma zespołami. Graliśmy i z Azjatkami, i z zespołami z Ameryki Południowej. Także to jest naprawdę niesamowity bagaż doświadczeń. Myślę, że też pewność siebie tych dziewczyn pójdzie bardzo mocno do góry, bo tego też te dziewczyny potrzebują. Potrzebują wiary w siebie, potrzebują wiary innych w nie i wierzę, że po prostu ta polska żeńska siatkówka już idzie do przodu, a będzie szła jeszcze bardziej.